Podczas naszego 3-tygodniowego pobytu w Polsce odwiedziliśmy także Warszawę. Na ulicach nie ma ruchu, ponieważ jest to niedzielne przedpołudnie. Współczesna Warszawa to wielkie, przestronne, a zarazem nowoczesne miasto. Od roku w centrum stolicy funkcjonuje amerykański McDonald's. Zwiedzając Warszawę, nie można pominąć tego oto specjalnego miejsca, które jest bliskie duszy każdego Polaka. W każdą niedzielę, punktualnie o godzinie 12, przed grobem nieznanego żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty.
Warszawa ma także wiele zabytków. Przed obiektywem najbardziej chyba zabytkowa ulica stolicy, Nowy Świat. Z Nowego Świata na Starówkę jest już tylko parę kroków. Warszawska Starówka była podczas wojny doszczętnie zniszczona. Dzięki ofiarności narodu Starówka została całkowicie odrestaurowana już w 1953 roku. Na Starówce nie brakuje miejsc, gdzie można nabyć pamiątki. Niestety duża ich część nie ma nic z Warszawą wspólnego. Naszą wędrówkę po stolicy kończymy na tym oto kontrowersyjnym gmachu, którego zna każdy Polak. Od 1955 roku Pałac Kultury i Nauki straszy swoim tortowym wyglądem stolicę. Ów podarunek od ludzi radzieckich dla polskiego narodu był niepisanym świadkiem wzlotu, jak i upadku systemu, którego zbudował, którego był symbolem. 5 kwietnia 1952 roku. Prezydent Rzeczpospolitej gości dziś oficjalnego przedstawiciela Związku Radzieckiego, ambasadora Sobolewa oraz specjalnie przybyłą z Moskwy delegację. Uroczysta chwila. Ambasador Sobolew i premier Cyrankiewicz podpisują umowę, mocą której Związek Radziecki bierze na siebie budowę monumentalnego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ten dar to nowy, piękny symbol pomocy, jakiej stale doznaje Polska ze strony Związku Radzieckiego. 22 lipca 1955. Dzisiaj dzień, na który Warszawa czekała od dawna. Otwarcie pałacu. A oto symboliczny klucz do wrót warszawskiego pałacu. Dziś pałac przede wszystkim służy jako jeszcze jedna atrakcja turystyczna Warszawy. Z jego wierzchołka można oglądać stolicę z lotu ptaka.